dzisiaj podpiszemy trójstronne porozumienie o współpracy i utworzymy pierwszy w Polsce klub małego kibica siatkówki. Ta inicjatywa, która się zrodziła dzięki pani Beacie ze żłobka Bursztynek, która jest stałym kibicem naszego klubu. I tak naprawdę fajnie, że już od najmłodszych lat będziemy starać się wychowywać dzieci w duchu sportowym, a drużyna Trefla Gdańsk myślę, że jest dumą i miasta, i pana prezydenta, i myślę, że jeszcze niejedne sukcesy będziemy odnosić, a z takimi kibicami myślę, że to już raczej jest na pewno. To świetna inicjatywa i Trefla Gdańsk, i gdańskich żłobków, aby od małego dzieci uczyć kibicowania, uczyć pasji sportowych, bycia razem, wspólnotowości. Cieszę się, że Trefl jest pierwszym klubem prawdopodobnie w Polsce, który wchodzi do żłobków ze swoją misją sportową. Gratuluję. Mam nadzieję, że drużyna małych gdańszczanek i małych gdańszczan, jak już dorosną, będą wspominali to jako coś niebywałego, coś wyjątkowego w swoim młodym życiu. Zapraszamy na kolejny mecz Trefla Gdańsk z gdańskimi żłobkami.